wśród wszystkich typów na szczególną uwagę zasługuje typ string. Otóż z definicji typ string jest typem referencyjnym, ale różni się on w działaniu od pozostałych typów. Otóż przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Jeżeli zadeklaruję tablicę liczb całkowitych, niech posiada ona trzy elementy. OK. I zdefiniuję drugą tablicę, to mogę w ten sposób przypisać referencję tablicy pierwszej do tablicy drugiej. W tym momencie obydwie te zmienne, tab 1 i tab 2, wskazują na dokładnie ten sam obszar w pamięci, dzięki czemu mogę poprzez zmianę elementu, odwołując się do pierwszej zmiennej, wpiszę tutaj wartość, zmienić to, co jest widoczne w drugiej zmiennej. Przekonam się. Tak, posługuję się nazwą drugiej zmiennej. Łatwo się przekonać, przy wywołaniu zmiany pierwszej zmiennej zmieniłem zawartość tego, co jest widoczne w drugiej zmiennej. I tak się dzieje dla wszystkich typów referencyjnych, poza stringiem. String jest szczególnym typem, mianowicie zróbmy w ten sposób. Powtórzmy przykład z góry. W tym momencie, jak za chwilkę się przekonamy, nie mam utworzonego wskazania na tą samą referencję, tak jak miało tutaj to miejsce. W tym momencie następuje kopiowanie wartości. Działa to tak samo jak konstruktor kopiujący z języka C++. W tym momencie mam utworzoną drugą wartość zainicjalizowaną słowem ala. Gdy spróbuję zmienić pierwszą zmienną, tak za chwilę się przekonam, nie wpłynie to na zmienną drugą. Wyświetlmy. Prawda? Mamy dwa różne imiona. A teraz przyjrzymy się słowu kluczowemu ref. Otóż, jak przekonaliśmy się niedawno, przekazując parametry typów prostych do metod i zmieniając wartości tych parametrów, nie osiągamy zmiany ich na zewnątrz wywołanych funkcji. Może być inaczej. Otóż zadeklaruję sobie metodę zmień, która jako argument przyjmie liczbę typu int. Wewnątrz metody zrobię powiększenie zmiennej. Jak dobrze pamiętamy, wywołanie metody zmień na przekazanym argumencie nie ma żadnego skutku. Natomiast jeżeli deklarację typu parametru metody poprzedzę słowem kluczowym ref, wówczas będę zmuszony oczywiście w wywołaniu też jawnie wyspecyfikować, że chodzi o referencję, jestem w stanie przekazać dokładny adres zmiennej typu prostego, czyli operować bezpośrednio na tej zmiennej. Mimo że tutaj nazwa parametru jest dowolna, to w tym momencie chodzi dokładnie o zmienną o nazwie liczba. Przekonajmy się. Zgadza się. Zmiana wewnątrz metody poprzez słowo kluczowe ref zmieniła zmienną, co zauważyliśmy, na zewnątrz metody. Podobnie rzecz się ma w przypadku typów referencyjnych. Otóż, jeśli chodzi o typ referencyjny, tak jak wiemy, można zmieniać stan obiektu wewnątrz metody, ale nie można bezpośrednio zmieniać samego obiektu. Przyjrzyjmy się takiemu przykładowi. Otóż, jeżeli zadeklaruję sobie w ten sposób, tak? I spróbuję zmienić liczbę. Liczbę. Tak, aby zainicjalizować obiekt w inny sposób. Na przykład chciałbym, aby liczby były w tym momencie tablicą 10-elementową. Pomimo tego, że wszystko składniowo jest poprawnie, to ta zmiana nie będzie widoczna na zewnątrz.
Owszem, gdybym operował na indeksach tej tablicy i zmieniał wartości, te zmiany będą widoczne, ale takie wywołanie nie powoduje efektu. Przekonajmy się, sprawdzając rozmiar tablicy. Właściwością length. Tutaj jest przed zmianą i po zmianie. OK, rozmiar jest ten sam, 3, po wywołaniu tej metody. Natomiast jeżeli posłużę się słowem kluczowym ref, muszę wtedy jawnie użyć tego słowa kluczowego w wywołaniu metody. I przekonajmy się, faktycznie zmieniłem zmienną metody main liczby. Wywołanie metody wyposażonej w słowo kluczowe ref, czyli przekazanie referencji tablicy, pozwala na zmianę tej referencji. Wśród słów kluczowych, które mogą uzupełniać wywołanie metod z parametrami, jest jeszcze słowo kluczowe out, tłumaczone jako na zewnątrz. Otóż jest to zupełnie inna konstrukcja niż dotychczas. Słowo to pozwala nam przekazać argument do metody w ten sposób, żeby wymusić jego inicjalizację w metodzie. Przyjrzyjmy się przykładowi. Zadeklaruję metodę zwracającą typ bool. Próbuj obliczyć pierwiastek. Metoda przyjmuje argument typu double, liczba, a tutaj zadeklaruję wynik. Żebym go mógł zwrócić, muszę zadeklarować go ze słowem kluczowym out. Teraz tak. Jeżeli liczba jest większa równa od zera, jestem w stanie obliczyć pierwiastek. Wynik wówczas równa się, wywołam stateczną metodę SQRT z klasy math, dla argumentu liczba. W przeciwnym wypadku zwróćmy uwagę, no tak, tutaj używanie else'a jest już kompletnie zbędne, jeżeli jawnie wychodzę wartością. Dostaję komunikat. Parametr wynik musi być przypisany przed wyjściem. Nieważne, że to jest nieprawidłowa wartość, ja muszę mu nadać jakąkolwiek wartość. Okay. Jest to oczywiście błędny wynik, bo w pierwiastkowaniu liczby ujemnej, przynajmniej w zbiorze tutaj liczb rzeczywistych, wyniku nie ma. Natomiast wywołanie metody ze słowem kluczowym out wymusza na mnie nadanie tej wartości. OK. Możemy to sprawdzić. If. Próbuj. OK. Żeby to wywołać bezpośrednio, muszę zrobić metodę statyczną. Z liczby 16 sobie policzę pierwiastek. A tutaj będzie wynik. Chcąc go wywołać, muszę jawnie powiedzieć, że chodzi mi o wydobycie tej wartości na zewnątrz. Wyświetlam wartość. W przeciwnym wypadku obliczania pierwiastka. Wynik mamy 4. Jeżeli byśmy tutaj wykonywali niedozwoloną operację, nadal mamy wynik 4. Coś tu nie gra. Oczywiście, że nie gra, ponieważ tutaj występuje stała zamiast liczba oczywiście. Błąd obliczania pierwiastka. Jedno słowo komentarza na temat wykorzystania słowa kluczowego out. Otóż w przekonaniu wielu programistów występuje tutaj zachwianie naturalnym porządkiem tego, co jest wejściem, a co wyjściem metody. Wejściem metody powinny być argumenty wejściowe, a wyjście metody powinno zwracać wynik. C
zawsze tak powinno być. Natomiast tutaj otrzymujemy taką egzotyczną konstrukcję, gdzie możemy zwrócić dowolną liczbę wyników przekazanych jako parametry. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żeby zdefiniować odpowiednią klasę, która zagreguje te wyniki i zwrócić właściwy rezultat. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tej konstrukcji, gdyż programiści Microsoft .NET Framework bardzo polubili tą konstrukcję z użyciem słów kluczowych out i jako adepci programowania języka C# wielokrotnie będziemy się z nią spotykać. Ostatnim do omówienia słowem kluczowym, który może poprzedzać parametr, jest słowo kluczowe params. Zadeklarujmy metodę oblicz sumę, która przyjmie do argumenty typu double. Słowo kluczowe params będzie definiowało naszą metodę oblicz sumę w ten sposób, że będę mógł wywołać ją z dowolną liczbą parametrów. Cóż chcę zrobić? Obliczyć sumę w tym przypadku. Skorzystam z pętli for each. Wynik mojego sumowania jest 0. Będę go zwiększał o bieżący wyraz. Okay. Tak wygląda funkcja obliczająca sumę. Zwróćmy uwagę, że zmienna liczby jest zadeklarowana jak tablica. Dzięki temu mogę przy pomocy pętli przejść tą kolekcję i wykonać dowolne operacje na bieżącym elemencie podczas iteracji. Ok, jak to działa? Mogę wywołać metodę z dowolną liczbą parametrów. Konstrukcja taka jest nieco egzotyczna, ponieważ jedną deklaracją metody tak naprawdę definiuje wystąpienie wielu rozmaitych sygnatur, ale one mają wszystkie wspólną cechę. Otóż zawsze wszystkie parametry są odpowiedniego typu. Poza tym, jeżeli bym chciał tą metodę wyposażyć o dodatkowe parametry, na przykład taki, to słowo kluczowe params musiałoby być na końcu. Generalnie są zwolennicy i przeciwnicy tego typu deklaracji poprzez słowo kluczowe params. Osobiście skłaniam się i zachęcam wszystkich do stosowania tablic i kolekcji. One są dużo bardziej czytelniejsze i dokładnie wiadomo, o jaki przekazywany argument nam chodzi.